Dobry Państwu, no, bardzo dziękuję za możliwość rozpoczęcia części naukowej. Co prawda jestem troszkę zestresowany tym, że po tak znakomitych poprzednikach głos mi przychodzi zabierać, ale spróbuję nie poddać się i zaprezentować Państwu kilka myśli na ten właśnie temat. Poproszę następny. Co mnie skłoniło do zajęcia się tym tematem? O, dzięki. Do zajęcia się tym tematem. Zadałem sobie pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze. Z jednej strony mamy coraz sprawniejsze służby i antyterrorystyczne, i kontrterrorystyczne. Z drugiej strony zagrożenia terrorystyczne mamy nadal na dość niezmieniającym się poziomie. Intuicyjnie możemy zacytować Wankowicza, tak? Im policja lepsza, tym kryminaliści sprytniejsi. Tak było, jest i będzie. Stara zasada tarczy i miecza, więc na każdy atak można znaleźć odpowiedź i przed każdym atakiem można się zabezpieczyć, ale później, bo pierwszy jest z reguły skuteczny, potem już wiemy, jak to robić. Jeżeli popatrzymy króciutko na statystyki, w ujęciu globalnym ten poziom zagrożeń wyraźnie spada. W ujęciu Unii Europejskiej też nie jest najwyższy. Zwracam uwagę, że region Europy Zachodniej czy Unii Europejskiej jest stosunkowo bezpiecznym regionem, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, 80% zamachów terrorystycznych w świecie to jest rejon operacyjny AFPAC i MENA, czyli Afganistan, Pakistan i Bliski Wschód i Afryka Północna. Tam dochodzi do zamachów niemal codziennie. W skali w Europie Zachodniej każdy zamach jest niesłychanym wydarzeniem, bo jednak jest to znacznie rzadsze. Dlaczego mówię, że jesteśmy coraz sprawniejsi? No proszę popatrzeć. To są aresztowani i skazani. Specjalnie rozróżniam te dwie kwestie, bo czym innym zatrzymanie, tak, czym innym tymczasowe aresztowanie, czym innym jednak twarde skazanie przez sąd i stwierdzenie, że rzeczywiście miało miejsce przygotowanie do przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Teraz proszę popatrzeć, to jest część tych zamachów, które udało się udaremnić. Zwróćcie proszę Państwa uwagę, że to nie są podłożenia mikroładunku wybuchowego, to nie są zabawy w wybite szyby i to nie są zabawy w wypisywanie farbą na ścianie haseł typu ISIS rządzi, tak, czy Bin Ladena pomścimy. Szef kontrwywiadu brytyjskiego powiada o 9 zamachach, które udaremniono na terenie Wielkiej Brytanii, w tym próbę zamachu na ówczesną premier Wielkiej Brytanii. W Niemczech zatrzymano Tunezyjczyka przygotowującego zamach bioterrorystyczny. Podobnie w Wielkiej Brytanii. 2003, bo teraz to ujawniono, tak, z oczywistych, jak sądzę, przyczyn operacyjnych, no ale przypominam, 22 ziarna rycyny, to już można wytruć całkiem niezłe miasto. A przy okazji muszę powiedzieć, że w lutym ubiegłego roku ukazał się raport Światowej Organizacji Zdrowia, na który nikt w Polsce nie zwrócił uwagi. Ja się przynajmniej w polskiej sferze publicznej nie spotkałem, żeby ktokolwiek ten fakt odnotował, gdzie między innymi mowa jest o zagrożeniu pandemią, czynnikiem, który analitycy nazwali chorobą X. Nie znamy jeszcze tego patogenu, nie wiemy, co to jest, ale to może być wynik ataku bioterrorystycznego, to może być wynik ucieczki tego wirusa z laboratorium, to może być wreszcie wynik naturalnych mutacji. Będzie patogen, którego nie znamy, nie mamy pojęcia, jak go leczyć. I tutaj ten przypadek 2003 roku daje do myślenia, bo co to znaczy, że już miał 22 ziarna, czyli był przygotowany do działania. Gdyby nie rozpoznanie operacyjne, które koledzy brytyjscy mieli, do zamachu to pewnie doszło. Ale jak mówię, to są nie wszystkimi się chwalić. To podejście systemowe, chwileczkę jeszcze Państwo pozwolą na ten temat. To są te struktury słabo określone, one się nazywają trzecią klasą problemów, a więc taką, gdzie występują czynniki ilościowe i jakościowe. I jak wszyscy, którzy się zajmujecie Państwo terroryzmem, doskonale wiecie,
Tu się nie da dodać 2 do 2 i liczyć, że będzie 4. Czasami będzie 5, a czasami będzie 3, bo różnie to, zwłaszcza w sytuacjach bojowych wychodzi. I to są te cechy z organizacji terrorystycznej w kategoriach systemowych. To jest nieliniowy system sprzężeń zwrotnych z bardzo wieloma pętlami. Co to znaczy? No to znaczy, jak badam w przełożeniu na ludzki język, że nie każde działanie, które kierujemy przeciwko temu systemowi, da nam reakcję systemu, której oczekujemy. A patrząc na praktykę, raczej będzie zupełnie inaczej. Wybaczcie ten żargon, ale to jest konferencja naukowa, tak? Musiałem pokazać, że rzeczywiście jestem profesorem i znam ten język. Natomiast jest adaptatywny, system jest adaptatywny, przystosowuje się do zmieniających się warunków, stawia opór za każdym razem i jest zdolny do realizacji tych celów na różne sposoby. I tu się zbliżamy do odpowiedzi na to główne pytanie badawcze. Jeszcze taka uwaga, proszę zwrócić uwagę, my nigdy nie wiemy wszystkiego o organizacji terrorystycznej. Zawsze pozostaje olbrzymia część naszej niewiedzy. To wyłącznie w powieściach sensacyjnych i na filmach sensacyjnych, tak, jest 5 agentów, którzy załatwiają Bin Ladena i całą Al-Kaidę. Nie, tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. To są systemy, których nie jesteśmy w stanie z oczywistych przyczyn do końca rozpoznać. Mamy zatem to ryzyko operacyjne, czyli osiągnięcie celów, których nie oczekujemy, no i funkcjonujemy w warunkach kooperacji negatywnej. No, przekładając to na język ludzki, co to znaczy? Wzajemnie się napędzamy, to znaczy służby AT, zwalczając organizację terrorystyczną, powodują reakcję systemu, system terrorystyczny reaguje, w związku z tym my też musimy reagować i to jest spirala. Na poziomie strategicznym popatrzymy na receptory, czyli to, co oddziałuje na ten system, a wszystkie możliwe konflikty, które się toczą na świecie, lub te przede wszystkim z udziałem podmiotów pozapaństwowych, ale proszę zwrócić uwagę na modny dzisiaj temat zmian klimatycznych. Jeżeli popatrzylibyśmy na mapę chociażby Afryki, widać wyraźnie, co nam grozi. Tak? Z rejonów Sahelu, gdzie się już nie da żyć, bo nie ma wody, ziemia jest jałowa, ludzie zaczynają emigrować na północ Afryki, gdzie trafiają? Do Libii, do Syrii, czyli tam, gdzie też się żyć nie bardzo już daje. No i potem trwa ta emigracja czy próby dostania się do Europy i to rodzi wszystkie napięcia na tle etnicznym, religijnym, wykorzenienie wśród emigrantów, czyli łatwość oddziaływania ze strony radykalnego islamu i wykorzystywanie nowych technologii informacyjnych. No ten element, że tak powiem, pomijam w opisie, bo on jest jakby oczywisty. Na poziomie taktycznym co mamy? Restrykcyjne działania państwa. Zwiększenie poziomu ochrony, zwiększenie poziomu kontroli. To jest oczywiste. I teraz mówiliśmy o tym, że system reaguje. No i proszę, reaguje w ten sposób. Reaguje wedle zasady substytucji. Możemy zmienić miejsce zamachu. Znaczy nie, my możemy, przepraszam, oni mogą. Zmienić miejsce zamachu. Możemy zmienić czas zamachu. Możemy zrobić, dokonać zmiany modus operandi. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego na przykład dzisiaj nie spotykamy się z próbą powtórzenia zamachu, już nie mówię na World Trade Center, ale chociażby takiego, z jakim mieliśmy do czynienia w 2005 roku w Londynie. Terroryści zdają sobie sprawę, że przygotowując taki zamach, jak na przykład ten londyński, wpadają w ręce kontrwywiadu brytyjskiego po iluś tam tygodniach czy dniach nawet przygotowań, w związku z tym tego nie próbują. Co mamy w zamian? No mamy w zamian
zmianę modus operandi, na przykład chodzenie z nożem po ulicy i zabijanie ludzi za pomocą noża. I teraz tu do kolegów, koledzy z ABW zapewne potwierdzą, jeżeli mamy do czynienia z organizacją, ona zostawia jakieś ślady, które można operacyjnie rozpoznać. Jeżeli mamy do czynienia z pojedynczym człowiekiem, to on tych śladów już nie zostawia, na przykład nie prowadzi z nikim łączności, jeśli jest samotny lider. W związku z tym niesłychanie trudno go namierzyć. Pytania, na które sobie musimy odpowiedzieć, i to wspólnie, i w gronie właśnie praktyków, i w gronie teoretyków. Pytania zaczynające się od słowa dlaczego. Dlaczego terroryści nie używają takiego sprzętu? Nie dlatego, że nie mają do niego dostępu. Dlaczego nie podejmują tego typu prób zamachów symulacyjnych? No i tak dalej, i tak dalej. No podstawowe, dlaczego nie sięgają po broń masowego rażenia? Bo nie sięgają. Oczywiście odnotowujemy próby dotarcia do materiałów jądrowych, przede wszystkim jeśli chodzi o elektrownie nuklearne, ale nie spotkaliśmy się jeszcze z zamachem tego typu. Nie spotkaliśmy się z zamachem z użyciem broni chemicznej czy biologicznej. Nie, przepraszam, raz w Tokio, tak? Ale to na palcach jednej ręki. Najczęściej są to takie podstawowe środki pozbawiania życia. Panie profesorze? Tak już zmierzam do końca. Więc tutaj macie Państwo tak język absolutnie naukowy. Odpowiedź w języku ludzkim jest taka: system się uczy. Jeżeli mamy zatrzymanie, czy nie możemy wejść do budynku użyteczności publicznej, bo jest hajman, tak, jest oficer ochrony, który sprawdza wchodzących, no to spróbujemy się zdetonować przed tym wejściem. Tak? W tym miejscu, kiedy jeszcze ochrona nie jest, widzę Breivik chociażby, tak? Bo on to zrobił. Teraz wnioski. Proszę Państwa, ponieważ słyszałem od Pani wezwanie do zakończenia, to uogólnię to w taki sposób. To jest never ending story. Zwalczanie terroryzmu jest never ending story. Mówiliśmy o tym wczoraj w rozmowie z panem majorem, że jak życia starczy, to te kongresy niestety będą się odbywać, bo będzie temat. Dobrze by było, gdyby to był temat historyczny, tak? Byśmy mogli sobie rozpatrywać, jak to tam kiedyś się z tym terroryzmem walczyło, ale niestety nie. Stawiam taką tezę, że to jest nie do zakończenia. No właśnie dlatego, że mamy to sprzężenie zwrotne i mamy to, na czym terrorystom najbardziej zależy. Szanowny kolega i przyjaciel z Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Bartosz Bolech, opowiada w jednej ze swoich książek heurystyce strachu, tak? Coraz bardziej tym strachem w społeczeństwie przesiąkamy. To ma naturalnie swoje ograniczenia, bo znów powtórzę najprościej, jak potrafię. Państwo nie może chronić wszystkiego przez cały czas i przed każdym możliwym modus operandi. Terroryści mogą zaatakować wszędzie, o każdej porze, w wybrany przez siebie sposób i to jest ich naturalna przewaga. Zatem my cały czas rozmawiamy o walce z terrorystami. Jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, nie mamy na to w ogóle pomysłu jeszcze. I na tym poziomie strategicznym to są raczej pięknie brzmiące wezwania do wykorzenienia terroryzmu. Ostatnie dwa slajdy, panie profesor, obiecuję. Proszę Państwa, znakomity amerykański historyk Martin Malia, niestety zmarły w swojej ostatniej pośmiertnie wydanej książce, porównując wielkie rewolucje światowe, bo zaczyna ten cały okapit od stwierdzenia, że po rewolucji rosyjskiej został brud, smród i ubóstwo. To cytat, żeby nie było, że się wyżywa. Trzy rewolucje, o których mówię, a więc ta w Wielkiej Brytanii, ta we Francji i ta w Stanach Zjednoczonych, dały efekty, które mamy do dzisiaj, tak? Te instytucje, pewne rozwiązania. Ale zwróćcie uwagę, został mit. Mit równości, mit wolności. I podsumowując, jako metoda walki politycznej, terroryzm jeszcze raz nas zaskoczy. W różny sposób, to moglibyśmy sobie siedzieć. I na sam koniec,
Niechże Państwa nie zdziwi, że na poważnym kongresie czytuję literaturę science fiction, ale jedna z moich ulubionych książek to jest motto, które bardzo wiele lat temu wybrałem sobie, podejmując tą działalność. No, całe życie się w różnych rolach zajmowałem, a więc kwestiami badania i zwalczania terroryzmu. Dziś czynię to jakby w todze, tak, profesora wyższej uczelni, ale powiadam tak, niech się z nas śmieją, niech powiadają, że jesteśmy wariatami, niech powiadają, że jesteśmy niespełna rozumu i wszędzie widzimy to zło, wszędzie widzimy to zagrożenie. Jak będą mieli z tego tytułu dobry humor, bardzo się będę z tego cieszył, ale jednego nam nie wolno. Nie wolno nam lekceważyć niebezpieczeństwa. Potem niech się śmieją. Ale jak pięknie to Strugaccy napisali, jeśli to podejrzenie, że jest to diabeł, to robimy produkcję wody święconej na skalę przemysłową włącznie. A potem, no potem niech się rechoczą. Trudno. Dziękuję Państwu.